trenujesz tylko 12 dni i Laluna przyjęła to wyzwanie. Natomiast z tego, co wiem, Lalunie były również proponowane inne zawodniczki i to można powiedzieć, że dużo też lżejsze, bo z niższej kategorii wagowej. Była ci proponowana Patrycja Wieja, tak. Odrzuciła się. Z jakiego powodu? Z powodu tego, że nie jest debiutantką. Ja jestem, mam takie prawo, żeby walczyć z debiutantką krótko i na temat. Dobrze. Czyli rozumiem, że w ten sam sposób... Rozumiem, że w ten, ten sam sposób uargumentujesz odrzucenie Ani Andrzejewskiej. A nie, to jest grubszy temat. Mam się wypowiedzieć na ten temat? Tak, tak. Ogólnie nie chciałam poruszać tego tematu, ale Ania Andrzejewska powiedziała, że przyjdzie na konferencję i mnie wyjaśni, więc nie wiem, czy ona tutaj jest, czy nie ma. W każdym bądź razie chodzi o to, że Ania Andrzejewska była ze mną w kontakcie bardzo dobrym. Mieliśmy super relacje. Nawet tam miała być modelką do moich peruk w butiku. O. Tak, super, super, żeśmy... W ogóle na ostatniej gali konferencji, to była trzynastka, poznałyśmy się, zajebiście, żeśmy się polubiały. Chodziła za mną, prosiła mnie, żebym z nią była face to face. Ja mówię, ale po co ci to? No zrób ze mną zdjęcie, wstaw zdjęcie. Mówiła, ja nie wiedziałam, o co chodzi. I prosiła mnie, żebym koniecznie porozmawiała z Arturem, moim promotorem, żeby je załatwił walkę w Fejmie, bo ją nie chcą. Ja mówię, słuchaj, Artur jest super promotorem, napisz do niego, zobaczymy, może coś się uda, no ale słuchaj, ja mam przeciwniczkę, ja z tą nie będę na ten temat rozmawiać. Po czym przeciwniczka moja wypadła, a ona pojechała na wszystkie gale, jakie tylko możliwe i zaczęła mnie opierdalać dupę za przeproszeniem. No to takiego fałszu, ja budy nigdy nie widziałam i ta dziewczyna, nawet milion złotych zapłacili, nigdy nie dostanie szansy na walki ze mną, bo ja fałszywych ludzi wokół siebie nienawidzę. Stań i powiedz mi w twarz i wtedy masz szacunek, ale nie coś takiego i dlatego odrzuciłam walkę z nią. Po drugie, myślę, że Wiktoria ma większe szanse tutaj, żeby zaistnieć, jest sportowcem, a Ania Andrzejewska kreuje się na nie wiadomo jaką tutaj panią, a nic w tych galach nie pokazała i nie wniosła. Wszyscy mówili, że jest kurwa pełna nuda i tak dalej, także no nie wiem, no dla mnie okazała się fałszywą osobą i dlatego odrzuciłam walkę. Dziękuję. Z tego co wiem, no to... Mówiłaś o sobie, że jesteś no wręcz zabijaką, że miałaś dużo walk ulicznych. No właśnie, sprostowanie. Ania Andrzejewska twierdzi, że mówiłam o sobie, że jestem sportowcem. Nigdy w życiu tak nie było. Ja nigdy nie mówiłam, że jestem sportowcem, tylko ulicznikiem. Ulicznikiem, to jest różnica. Sportowcem jest... Jak masz na imię? Wiktoria, tak? Wiktoria. Sportowcem jest Wiktoria i była Szeja, bo jest w sporcie od małego. Szeja powiedziała, ja się dziwię, że przyjęłaś ze mną walkę, bo jestem sportowcem od małego. No dobrze, przyjęłam walkę, bo jestem kurwa ulicznikiem. I Ania mi zarzuca, że jestem sportowcem, dlaczego nie chcę z nią przyjąć walki. Nie! Tak, ale na pierwszej konferencji wielokrotnie mówiłaś, że właśnie... Że lubię się napierdalać. Nie, że był duży problem ze znalezieniem tak, rywalki. No bo tak było, a nagle rywalki się znalazły, bo Laluna weszła z wielką mordą, odzywa się za dużo, no to idziemy sobie na niej zrobić fame. Znaczy wiesz, ja o to dopytuję, bo się trochę obawiam, że ty trenująca ponad rok... Ale jakie rok? 6 miesięcy. Ja wiem, no zdobywaliśmy trochę informacji. No dobra, wiem, że ty zdobywasz dużo informacji, panie Wardęga. Tak, no jesteś o wiele bardziej doświadczona od swojej przeciwniczki i odrzuciłaś tak? Dziewczynę, która waży 12 kilo mniej, Patrycję, a wzięłaś dziewczynę, która trenuje odrzuciłam tylko 12 dziewczynę dni. Dziewczynę raz, lżejszą od siebie co najmniej o 20 kilo. No nie róbmy tutaj, kurwa, patologii. Poczekajcie, aż schudnę do tej wagi. To jest raz. Odrzuciłam dziewczynę, która miała już walkę i trenuje ponad 4 lata. Ale o czym pan mówi, panie Wardęga? Co tu mam wyjaśniać? Jeszcze coś... No mamy nową przeciwniczkę. Chce pan ją poniżyć? Przecież ma prawo. Ja jej, broń Boże, nie chcę poniżyć. Tylko chcę zrozumieć, dlaczego takie, no, a nie inne decyzje. A pan zrozumiał już teraz, jak wyjaśniłam? Znaczy powiem tak, rozumiem, co mówiłaś, ale nie kupuję tych wyjaśnień. Nie musi pan kupować. Wiesz, mnie się albo ludzi lubi, albo nienawidzi. Jest tak? Okej, dobrze. Zaraz wrócimy do Laluny. Zaraz jeszcze wrócimy do waszego tematu. Ja chciałbym przejść do panów, do